Pani marszałek, Wysoka Izbo. Za parę dni zacznie obowiązywać dyrektywa unijna o delegowaniu pracowników. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, właśnie implementacja tejże dyrektywy unijnej. Rozmawialiśmy już tydzień temu, co ta dyrektywa unijna spowoduje. Mówiłem wtedy z mównicy sejmowej o tym, że zostanie ograniczony czas dla firm delegujących, na jaki mogą delegować pracowników. Zostanie ograniczone miejsca, gdzie mogą być delegowani, czyli nie będą mogli w stacjonarnych zawodach być delegowani, gdzie się jest przez dłuższy czas, czyli przez miesiące, lata. Zostanie ograniczona możliwość wystawiania A1-ek. I państwo tutaj mówią, że to nie będzie dotyczyło polskich firm. No nie, no właśnie będzie dotyczyło, bo implementujemy prawo, które zobowiązuje ZUS do kontroli tych A1-ek. Czyli ZUS będzie w krzyżowych kontrolach blokował dostęp dla polskich firm. Państwo polskie będzie de facto wpływało na to, że firmy nie będą w stanie delegować pracowników za granicę. I to jest problem. To jest problem dla państwa polskiego, ponieważ te firmy delegujące, których w Polsce jest około 90 tysięcy, przynoszą Polsce ogromny dochód, przynoszą miliardy złotych do polskiego budżetu. Przynoszą pieniądze, na które same zapracowały. Rocznie wydajemy jako państwo polskie 600 tysięcy A1-ek. Ogromna ilość pracowników. Prawie 600 tysięcy zaświadczeń, to znaczy, że to jest plus minus 300 do 350 tysięcy pracowników, które jest delegowana, które te pieniądze przynosi z zachodu do Polski. I co ta dyrektywa powoduje? Powoduje jedno, że ci pracownicy nie będą mogli być delegowani przez państwo polskie, tylko będą bezpośrednio zatrudniani w państwach zachodnich, w Niemczech, we Francji. I tam te składki będą odprowadzane, tam zostaną wszystkie zyski. Firmy, które delegują w Polsce, które przyniosą te pieniądze do Polski, zostaną zlikwidowane. I cały ten biznes, który został stworzony, zostanie po prostu zlikwidowany. I to jest problem. Jeśli państwo uważają, że to nie ma nic wspólnego z jakimś polskim interesem narodowym, to chyba naprawdę inaczej rozumiemy polski interes narodowy i to, o co państwo polskie powinno było walczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan poseł Krzysztof Bosak. Dziękuję bardzo, panie marszałek. Ta dyrektywa o pracownikach delegowanych to doskonały przykład tego, jaka hipokryzja panuje w planowaniu prawa gospodarczego w Unii Europejskiej. Obiecywano nam, Polakom, że w Unii Europejskiej na wspólnym rynku wygrywać będą lepsi, że ci, którzy będą mieć bardziej konkurencyjne modele gospodarcze, bardziej innowacyjne, będą zdobywać rynki. No i tak się działo, rzeczywiście tak się działo, szczególnie w przypadku zachodnich firm wchodzących do Polski. Kiedy natomiast po 15 latach integracji europejskiej znalazła się jedna branża transportowa, w której polskie firmy dzięki lepszej organizacji pracy, dzięki niższym kosztom pracy, nie bójmy się tego powiedzieć, dzięki solidnej, ciężkiej pracy polskich kierowców, polskich logistyków, polskich przedsiębiorców, zaczęły dominować rynki niemieckie, francuskie, stając się bardzo wpływowym aktorem na całym rynku europejskim, to okazuje się, że Niemcy i Francja zmówiły się po to, żeby pod pretekstem ochrony praw pracowniczych czy zapobiegania jakimś rzekomym nadużyciom podatkowym zapobiegać dalszej ekspansji polskich firm na rynki zachodnie. Okazuje się, że ten egoizm narodowy w sprawach rywalizacji gospodarczej bardzo głęboko zawsze siedział w Niemcach, Francuzach i innych narodach zachodnioeuropejskich. Oni nigdy nie zaakceptowali tego faktu, że Polacy mogą w jakichś branżach w ogóle dominować. Oni uważają za sytuację naturalną taką, że oni tutaj przyjeżdżają, dominują w różnych branżach, nam wytyczają reguły gry, tak na rynku gospodarczym, jak i na polu politycznym, prawnym, będą nam parametryzować praworządność, będą nam tłumaczyć, co to są prawa człowieka, będą nam narzucać konwencje, jak tam rozumieć prawa kobiet. Natomiast kiedy przychodzi do normalnej rywalizacji na tych samych zasadach gospodarczej, uciekają do Brukseli i zaraz proszą, żeby ustanowić im specjalny klosz ochronny. Dokładnie tym jest dyrektywa o pracownikach delegowanych. I teraz na czym polega błąd polskiego rządu?
Błąd polskiego rządu polega na tym, że po pierwsze dopuścił do takiej sytuacji, że możliwa jest taka niesprawiedliwa regulacja rynku. Po drugie, że nie interweniuje ostentacyjnie na forum międzynarodowym w obronie polskich firm. I po trzecie, że zbyt skwapliwie tę dyrektywę wdraża. Trzeba było wnioskować o odroczenie, trzeba było to opóźniać. Zwracam uwagę, o czym już mówiłem, że państwa, które o to wnioskowały, a więc Francja i Niemcy, same u siebie tej dyrektywy nie wdrożyły.